pokażę Wam, jak należy wykonać zadanie z badań operacyjnych, dokładniej z programowania sieciowego, temat sieć MPM. To najczęściej zapis macierzy kwadratowej, czyli o tej samej liczbie wierszy, co liczbie kolumn, i z góry określone są czasy przejścia między poszczególnymi wierzchołkami. Bo to, co tutaj jest zapisane, ten układ zero-jedynkowy, jest to dla nas tylko informacja, że między danym wierzchołkiem a kolejnym następuje przejście, czyli 0 w tym przypadku oznacza, że od wierzchołka pierwszego do wierzchołka szóstego nie ma bezpośredniego przejścia. Ale istnieje połączenie między pierwszym wierzchołkiem a trzecim i jest to połączenie bezpośrednie. Oczywiście do wierzchołka szóstego można dotrzeć z wierzchołka pierwszego, ale nie ma takiego połączenia bezpośredniego. Można się dostać z pierwszego na przykład do trzeciego, z trzeciego można dostać się do tego szóstego, do którego byśmy chcieli. Ten cały wykres, który tutaj mam zapisany, może bardzo Wam przypominać metodę CPM, czyli zwykłej ścieżki krytycznej, tylko że zapis tych czynności, które są poprzedzające i zarazem następujące inne kolejne, tutaj ma formę układu zero-jedynkowego, który trzeba czytać jako z którego wierzchołka do którego wierzchołka następuje na pewno połączenie. I tu jest uproszczenie. Czas przejścia na przykład z jedynki do trójki i czwórki wynosi 3, czyli czas połączenia między danym wierzchołkiem na przykład pierwszym a kolejnymi jest stały, czyli wynosi tyle samo, co dostanie się do wierzchołka trzeciego, co do wierzchołka czwartego. To, co tutaj Wam przygotowałam, jest to gotowy wykres sieciowy z uzupełnionymi polami. Każdy wierzchołek, tutaj oznakowany u mnie akurat kółkiem, został podzielony na 4 elementy, gdzie element u góry to jest numer danego wierzchołka. Po lewej stronie mamy najwcześniejszy możliwy czas operacji. Symbolicznie będę zapisywała jako ES, czyli earliest start. Po prawej stronie będziemy mieć pozycję najpóźniejszy możliwy czas operacji, czyli latest start. Pole całkiem na dole będzie to tak zwany zapas czasu, czyli różnica między LS a ES, zapas czasu, jaki posiada dany wierzchołek. I teraz jak widzicie, każdy wierzchołek jest ponumerowany, tylko że jeżeli macierz ma, tak jak u nas, wymiary 7x7, to dodatkowo musimy dopisać tak zwany wierzchołek fikcyjny początkowy i wierzchołek fikcyjny końcowy, czyli o numerze 0 i 8, mimo że tych wierzchołków tutaj będziemy mieć tylko 7. LS tutaj też kolorem to akurat szarym i niebieskie, to wszystko sobie powiemy i wytłumaczę poszczególne przejścia. Każdy wierzchołek po lewej stronie ma zapisany najwcześniejszy możliwy czas rozpoczęcia danej operacji, po prawej stronie LS jako najpóźniejszy możliwy czas operacji. Polem czerwonym u góry ja oznakowałam, że to jest numer danego wierzchołka. Musimy stworzyć jeden wierzchołek, który jest wspólny dla nich obojga, a czas przejścia między tym wierzchołkiem a tymi faktycznie początkowymi jest zerowy. Dodatkowo, jeżeli, tak jak tutaj zobaczymy, ostatnie przejścia są do wierzchołka 6 i 7, a nie do jednego ostatniego, musimy dołożyć wierzchołek końcowy, który połączy te wierzchołki ostateczne, końcowe, w jeden, który będzie to wszystko spinał. Bo widzimy, że na pewno jest zapisany czas przejścia z wierzchołka 6 i 7 i on wynosi 8 i 9. Tutaj linią szarą zaznaczono połączenia między danymi wierzchołkami a następującymi po nimi. Widzimy, że na tej macierzy jedynka oznacza, że od danego wierzchołka do kolejnego jest na pewno połączenie, a 0 oznacza, że między danym wierzchołkiem a kolejnym nie ma połączenia. Na każdym z tym połączeniu zapisana jest liczba. Liczba ta wynika stąd, że mamy określony z góry czas przejścia, na przykład z pierwszego wierzchołka do kolejnych, z drugiego wierzchołka do kolejnych, z trzeciego wierzchołka do kolejnych. Także te liczby są z góry już podane i na przykład między 7 a 8 jest zapisane 9, dlatego, bo z 7 już nigdzie się niby nie dostaniemy,
ale czas do tego wierzchołka fikcyjnego wynosi 9. Ta piątka wzięła się stąd, że przejście między trzecim a szóstym wierzchołkiem na pewno istnieje, bo od trójki do szóstki na pewno się dostaniemy, bo tu jest jedynka, ale koszt dostania się z trójki, czyli z trzeciego, wynosi 5. Nieważne, czy my dostaniemy się z trójki do szóstki, czy z trójki do piątki, za każdym razem ten koszt jest stały. My musimy określić najwcześniejsze możliwe czasy rozpoczęcia danej operacji, jak i LS, czyli najpóźniejszy możliwy czas danej operacji. Jeżeli wierzchołek początkowy, wierzchołek drugi, a musimy mieć połączenie z wierzchołkiem fikcyjnym, to zakładamy, że ten czas przejścia między wierzchołkami jest zerowy. Dlatego najwcześniejszy start dostania się powiedzmy do wierzchołka drugiego jako maksymalna wartość z tych czasów, jakie rozważamy, czyli tu tylko z zera, bo możemy się dostać do dwójki tylko z zera, to jest zero. Jeżeli nas interesuje najwcześniejszy start dostania się do wierzchołka pierwszego, to też rozważamy to, że wierzchołek pierwszy ma swojego poprzednika w wierzchołku fikcyjnym zerowym, a czas dostania się między z wierzchołka zerowego do pierwszego jest 0, czyli maksymalny ten czas wynosi 0. Pewno z wierzchołka pierwszego możemy dostać się do wierzchołka trzeciego, jak i czwartego. Dlatego tu narysowany po wierzchołku pierwszym jest wierzchołek trzeci i czwarty. Zarówno tutaj koszt wynosi czy czas 3 i tutaj też jest 3. Tyle wynosi czas wydostania się, bym powiedziała, z wierzchołka pierwszego. Zarazem między drugim wierzchołkiem a trzecim lub drugim a czwartym za każdym razem czas trwania danej czynności lub jego koszt wynosi 2. Z wierzchołka trzeciego możemy się dostać tylko do wierzchołka piątego i szóstego z kosztem wynoszącym 5. Z trzeciego mogę się dostać do szóstego lub do piątego po koszcie równym 5. Z wierzchołka czwartego możemy dostać połączenie tylko do wierzchołka piątego i siódmego, a koszt dostania się z tego wierzchołka czwartego do następnych wierzchołków, do których jest możliwe takie połączenie, wynosi 6. Z czwartego do piątego koszt wynosi 6 i z czwartego do siódmego też wynosi 6. Z wierzchołka piątego możemy się dostać do wierzchołka szóstego i siódmego, a koszt dostania się wynosi za każdym razem 3. Z 5 do 6 koszt tutaj na tej kresce wynosi 5 i z 5 do 7 koszt też wynosi 5. Jak widzimy, z wierzchołka 6 teoretycznie możemy się dostać tylko do wierzchołka 7, ale tu połączenia nie ma. A więc możemy powiedzieć, że ten wierzchołek jest wierzchołkiem końcowym. Musimy to spiąć cały ten układ ostatnim wierzchołkiem fikcyjnym, gdzie czas dostania się do tego wierzchołka fikcyjnego ostatniego wynosi 8, jest tutaj zapisany i widzimy analogicznie, że z wierzchołka 7 nie ma połączenia do żadnego wcześniejszego wierzchołka. Czas wydostania się z tego wierzchołka wynosi 9. Z 7 do tego ostatniego spinającego wierzchołka, który jest tu fikcyjny, czas wynosi 9 i całą tą sieć mamy rozpisaną. Teraz będę kontynuowała obliczenia ES, a potem LS dla każdej. Jeżeli chodzi o wierzchołek trzeci, to już tu się sprawa bardziej komplikuje, bo my zawsze bierzemy dla każdej wartości najwcześniejszego możliwego czasu operacji to, ile wynosił ES wierzchołka poprzedzającego plus czas przejścia do tego wierzchołka poprzedzającego do tego wierzchołka, gdzie rozważamy ES. Do wierzchołka trzeciego mogę się dostać z wierzchołka pierwszego lub z wierzchołka drugiego. To patrzę, jakie były czasy ES dla tych wierzchołków i do nich dodaję czas dostania się do tego wierzchołka, którego ES obliczam. Biorę 0 plus 3 lub 0 plus 2. Biorę wyższą wartość tych dwóch, wynosi to 3. To będzie mój ES, czyli najwcześniejszy możliwy czas rozpoczęcia tutaj zapisany w wierzchołku numer 3. Do wierzchołka czwartego mogę się dostać albo z wierzchołka drugiego, albo z wierzchołka pierwszego. Z wierzchołka pierwszego ES wynosi 0 plus czas trwania czynności tutaj wynoszący 3 lub rozważam tutaj ES, jakie wynosiło 0 plus 2. Biorę zawsze wyższą wartość tych dwóch, czyli to będzie 3. Wierzchołek piąty. Wierzchołek piąty, możemy do niego dotrzeć z wierzchołka trzeciego lub czwartego. ES dla wierzchołka trzeciego wynosi 3 i dodam czas trwania
przejścia do wierzchołka 5 równy 5, to ES będzie wynosiło 8, albo z wierzchołka 4 dostaje się do wierzchołka 5, gdzie ES dla wierzchołka 4 wynosiło 3, dodaję czas trwania jest 6 i wybieram, tak jak widzimy tutaj na tym zapisie, wartość wyższą z takiej sumy. A więc ona będzie wynosiła 9. ES dla wierzchołka 7. Dostać do wierzchołka 7 mogę się albo z wierzchołka 4, albo z wierzchołka 5. Czas ES dla wierzchołka 4 wynosi 3. Dodaję do tego czas trwania równy 6 i rozważam ewentualnie ES, jakie było dla wierzchołka 5, plus czas trwania dostania się z tego wierzchołka 5 do 7. Łącznie mam do rozważenia wyższą wartość z 3 plus 6 lub 9 plus 3. Wybieram tą drugą, która w tym momencie da mi wartość równą 12. Do wierzchołka 6 można się dostać albo bezpośrednio z wierzchołka 3, albo z wierzchołka 5. Jeżeli ja tutaj zapisuję ES jako najwcześniejszy możliwy czas operacji, to biorę pod uwagę to, ile wynosiło wcześniejsze ES, tutaj z wierzchołka 3, plus czas trwania, lub też ES dla wierzchołka 5, plus czas trwania. Nas interesuje zawsze wartość wyższa z tych dwóch, będzie ona u nas równa 12. ES dla tego wierzchołka fikcyjnego, znowu muszę patrzeć, z jakiego wierzchołka faktycznie ostatnio on pochodził. Mamy wierzchołek 6 i wierzchołek 7 jako wierzchołki poprzedzające wierzchołek 8. Do ES tego wierzchołka poprzedzającego dodaję czas trwania tego przejścia, tutaj też 12 plus 9 i wybieram wartość wyższą. Wyższą wartością mam zapisaną wartość 21. Mamy uzupełnione wszystkie wartości ES dla każdego z wierzchołków. Żeby ustalić teraz ewentualnie jeszcze zapasy, czyli tutaj zaznaczone kolorem niebieskim na środku, na dole każdego z tych wierzchołków, muszę mieć wyznaczone LS. Z definicji możemy powiedzieć, że najpóźniejszy możliwy czas operacji dla ósmego wierzchołka jest taki sam jak najwcześniejszy czas rozpoczęcia danej operacji, czyli ES od ósmego wierzchołka jest taki sam ES jak LS dla tego samego wierzchołka, czyli 21. W kolejnych krokach my będziemy się cofać, czyli jak szliśmy z lewej strony do prawej, czyli z początkowego do końcowego wierzchołka, my się będziemy cofać z końcowego do początkowego, żeby ustalić wszystkie luzy. No i luz w tym zapisie jest to różnica między LS a ES, czyli koniec minus początek. Wierzchołek 6, wierzchołkiem następującym po wierzchołku 6 jest wierzchołek 8. Musimy policzyć LS, jaki był dla wierzchołka 8 i odjąć czas trwania dostania się do tego wierzchołka następnego. Czyli od 21 odejmuję 8 i dlatego biorę wartość najniższą, która tutaj będzie wynosiła 13, bo mam tylko faktycznie pod rozwagę tylko jedną taką wartość, która wynosi 13, więc najniższa wartość. Widzimy, że analogicznie jak z wierzchołkiem 6, następnym wierzchołkiem po wierzchołku 7 jest tylko 8. A więc jeżeli chcę obliczyć LS dla wierzchołka 7 od LS tego następnego wierzchołka, który następował po 7, odejmuję czas trwania tej czynności i biorę najniższą możliwą. Jeżeli mam tylko jedno połączenie z 7, wychodzi tylko jedna kreska do 8 i nie do żadnej innej, to biorę najniższą tylko z tego jednego wyniku, czyli 12. Jeżeli mam tutaj 12 i 12, różnica jest 0. Czynność 6, to różnica między końcem a początkiem wynosi 1, więc tu jest zapisana ta 1. Jeżeli ja patrzę na wierzchołek 5, skąd tu się wzięła ta 9, patrzę, jakie wierzchołki były kolejnymi po 5. 5 dawała 6 połączenie i 5 dawała połączenie z 7. A więc ta 9 dla, tutaj zobaczcie, wierzchołka 5 bierze się stąd, że od 13 odejmuje 3 lub od 12 odejmuje 3 i biorę wynik niższy. Niższym wynikiem jest 9, dlatego tutaj wpisana została 9. Różnica między
końcem, a początkiem jest 0. Wierzchołek czwarty ma następujący po nim wierzchołek piąty i siódmy. A więc dla LS siódmego wierzchołka odejmuje 6 i dla wierzchołka piątego jego LS odejmuje 6 i biorę niższą z tych dwóch wartości, stąd wzięła się trójka. I jeżeli koniec minus początek daje 0, to teraz patrzymy na wierzchołek trzeci. Skąd tutaj wzięła się czwórka? Jeżeli widzę, że wierzchołek trzeci, po nim następuje wierzchołek szósty i piąty, to dla LS, które one tutaj dały, te wierzchołki końcowe, odejmuję 5, żeby ustalić niższą z tych dwóch wartości. 13 minus 5 lub 9 minus 4, minus 5, czyli niższą wartością jest tutaj czwórka i ten wynik ja tutaj wpisuję. I różnica między końcem a początkiem jest to zapas czasu. Zostaje nam uzupełnienie, skąd tu się wzięło 0 i tutaj skąd wzięła się 1. Wierzchołek drugi ma połączenie z wierzchołkiem trzecim i z wierzchołkiem czwartym, gdzie tu LS wynosiło 4, tu LS wynosiło 3. I od tych wartości LS wierzchołków następujących po dwójce odejmuje czas trwania dostania się do tych wierzchołków z drugiego wierzchołka, czyli od czwórki odejmuje dwójki, a od trójki odejmuje dwójkę i biorę niższą z tych dwóch wartości. Dlatego tu jest wpisana 1 jako niższa z tych dwóch różnic. I różnica między 0 a 1 to jest 1. Tutaj wierzchołek pierwszy daje jakby połączenie z wierzchołkiem trzecim i czwartym. Dla jednego LS wynosi, tutaj LS wynosi 4, a tutaj LS wynosi 3 i od tych LS odejmuje czas trwania dostania się do tych wierzchołków z wierzchołka pierwszego, czyli 4 minus 3, 3 minus 3 i biorę wartość najniższą. W tym momencie tu jest 0, tu jest 0 i różnica jest, czyli zapas czasowy daje nam wartość równą 0. Mamy już rozpisaną tą całą sieć LM i teraz zostaje ostatni element, czyli ustalenie, jaka jest właśnie, bym powiedziała, ścieżka krytyczna, ale w tej metodzie MPM wybieramy te czynności, które mają zapas czasu lub też kosztów 0. Tu mam 0, tu mam 0, tutaj, tutaj i tutaj, tylko że tu mamy taki problem, że mogę dostać się do najwcześniejszego tutaj wierzchołka pierwszego z pominięciem wierzchołka piątego. Bo zobaczcie tak, mam 9, jeżeli powiedzmy skorzystamy z wierzchołka 5, tu mam 9, 3, 6. Czyli żeby dostać się z ostatniego wierzchołka do wierzchołka czwartego, mogę wybrać powiedzmy 9 plus 3 plus 6, czyli 18, lub też 9 plus 6, czyli 15. Czyli mamy taki szczególny przypadek, że jakiś wierzchołek faktycznie możemy sobie podarować, pominąć, bo koszt dostania się, przechodzenia przez wierzchołek piąty powoduje nam wzrost kosztu, a my sobie tego nie życzymy, a więc najlepiej dostać się z wierzchołka pierwszego do czwartego, siódmego, do ósmego, bo tutaj pomijając wierzchołek piąty redukujemy sobie koszt o 3.